Piątek w oktawie Wielkiej Nocy. Przypominamy, że dziś nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Dziś będziemy rozważać Ewangelię, jak to Jezus przychodzi do uczniów podczas łowienia ryb. Zaczynamy. Jezus już dwukrotnie ukazał się swoim uczniom jako zmartwychwstały. Była radość, było wesele. Jednak gdy emocje już opadły, Piotr mówi: no dobrze, to wracamy do łowienia ryb, do tego, na czym się znamy, co nam dobrze wychodzi. No i uczniowie mówią: dobrze, no to jak ty idziesz, to my też idziemy. No i rzeczywiście, można powiedzieć, historia się powtarza. Piotr wraz z uczniami wypływa, nic nie łowią, przychodzi Jezus, mówi, żeby zarzucić sieci jeszcze raz, zarzucają, wyciągają wielkie mnóstwo ryb. Jednak tym razem Piotr już nie podchodzi do Jezusa, nie pada na kolana i mówi: Panie, odejdź ode mnie, bo jestem człowiekiem grzesznym. To Jezus czeka już na uczniów wraz z przygotowanym posiłkiem na brzegu. Ten posiłek od najwcześniejszych lat interpretuje się jako figura Eucharystii. Jezus nam pokazuje w dzisiejszej Ewangelii, że no tak to jest. Nasze życie to ciągłe powroty do Niego. Ale w tych powrotach to nie my jesteśmy najważniejsi, tylko On, który nieustannie nas szuka i nieustannie na nas czeka. Czeka na nas na przykład w Eucharystii. Teraz, kiedy dostęp do mszy świętej jest dość utrudniony, korzystajmy z niej na przykład w środkach masowego przekazu. Korzystajmy też z komunii duchowej, bo Eucharystia nie jest nagrodą dla świętych, ale pokarmem i lekarstwem dla grzeszników. Eucharystia to także miłość do drugiego człowieka. Panie Jezu, spraw, abyśmy zawsze pamiętali, że to Ty nas ciągle szukasz i ciągle na nas czekasz.